Halo, halo, witam was wszystkich w kolejnym filmie z Eurotrucka, w którym to przyjedziemy 6000 km, dowożąc ładunkiem, jakim jest jacht o wartości 922 tysiące złotych. Trasa obejmuje ogólnie dwie podróże promem oraz liniami kolejowymi. Trasa byłaby krótsza, gdyby nie to, że jadę z Białorusi przez Polskę, Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Wyspy Owcze, na Islandię, zamiast, tak jak mi pokierowała najlepsza trasa, przez Skandynawię na Wyspy Owcze i z Wysp Owczych na Islandię. Ale chciałem mieć lekko ciekawiej. Podróż ogólnie nagrywałem przez 4 godziny i 53 minuty, ale ja wam to skróciłem do 10 minut, przez co będziecie mieli film około przyspieszony 24-25-krotnie, na troszeczkę ponad, ale mam nadzieję, że będzie co oglądać. Ja was zostawiam z filmem, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę pod filmem, komentarz, czy chcecie więcej takich podróży. To na razie, cześć, pa pa.
Islandia jednak okazała się być cięższa niż przypuszczałem, co możecie zobaczyć na widocznym nagraniu. Okazało się, że prawdopodobnie Islandia ma własną fizykę jazdy po śniegu, znaczy promoc wprowadził, a ja dodatkowo miałem jeszcze drugą modyfikację, która to wprowadzała, przez co było o wiele ciężej jechać. Później ogólnie jest jeszcze jedna taka sytuacja, w której to wypadłem i mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli za złe to, że teleportowałem się na drogę, bo nie byłem w stanie wyjechać z tego miejsca, ale lecimy dalej. Niestety Islandia pokazała w tym właśnie miejscu, dlaczego tak bardzo kocham po niej jeździć i dlaczego nigdy nie chciałem, żeby się zmieniła. W
tym właśnie miejscu, ta właśnie góra pokazała mi, że nie dojadę z tym ładunkiem, jak widzicie. Niestety byłem zmuszony do teleportowania się do warsztatu, przez co straciłem połowę wynagrodzenia. Próbowałem na wiele sposobów podjechać pod tą górę, ale za każdym razem kończyło się tak samo zatrzymaniem ciężarówki. Gdybym może przygotował się lepiej do tej wyprawy, założył lepsze zawieszenie, to byłbym w stanie podjechać, a tak niestety ta góra mnie pochłonęła. Mam nadzieję, że i tak jesteście zadowoleni z tej podróży i pocieszycie mnie w komentarzach. A teraz już kończmy tą podróż. Trochę zniesmaczeni, ale kończmy.